Siemano, siemano, siemano! Zakolników TV otwiera bardzo serdecznie drzwi do kolejnego materiału na Totalnych Dramaturgach. A dzisiaj sobie pogadamy o pewnych dwóch panach, a mianowicie chodzi o temat Dusty vs Duncan. Który z nich jest lepszy, który z nich jest ciekawszą postacią i ogólnie kto wygra w tym rankingu. A mianowicie zaczniemy teraz może od Justina, który nie jest postacią, która do pierwszej sezonie, czyli na wyspie totalnej porażki, do nie odzywała się zbytnio dużo, tylko każdy zachwalał jego wygląd na czele z każdą dziewczyną w programie i Owenem, dosłownie Owen też się nim podkochiwał, w pewnym sensie tak można to nazwać. Aczkolwiek mówię, Justin w pierwszym sezonie nie odzywał się zbyt dużo, raczej można powiedzieć tutaj raczej każdego zaskoczył fakt, jak sobie dobrze radził w konkursie talentu w odcinku 5, gdzie praktycznie raz, że zgasił krzak za pomocą gaśnicy i potem, no wiadomo, swoje wdzięki pokazywał na całym tym konkursie, więc można powiedzieć, że tutaj największy jego wyczyn z całego pierwszego sezonu, bo jeśli chodzi o główną rywalizację, no i specjalny odcinek, czyli Wyspa totalnej porażki, gdzie rywalizował z innymi o walizkę z milionem dolarów i tutaj już było widać jego antagonistyczną sferę charakteru. I tutaj powiem, że nawet całkiem fajnie się wyrobił, aczkolwiek no nie zdobył tej walizki, i ale zdało mu się zakwalifikować na plan totalnej porażki. A jeśli chodzi o plan totalnej porażki, drugi sezon, jak sobie tutaj Justin radził? No, poniekąd całkiem dobrze, obrał taktykę taką, jak miała Heather w pierwszym sezonie, tylko że tutaj bardziej stawiał na swoją urodę i uwodzenie dziewczyn, więc tutaj powiedzmy, że manipulował między innymi Beth i Lizzie, to mu się udawało przez bardzo, bardzo długi czas osiągnąć, przez dobre 10 odcinków, ale potem zobaczył, że wygląd to nie wszystko, trzeba używać mózgu. A jak zaczął już używać mózgu, to już było widać, że jest niezbyt pewny siebie i bardzo szybko ustąpił miejsca Courtney, która pojawiła się od 13 odcinku planu totalnej porażki, stała się drugą główną antagonistką, stawiając oczywiście naszego kochanego pięknisia w tył, dosłownie w tył. Patrząc też na to, jak jego, można powiedzieć, taktyka wyglądała, chciał zrobić taktykę, jaką miała Heather. Niezbyt wyszło, stawiał na wygląd i praktycznie nic nie robił podczas zadań i jeszcze tutaj szantażował raz Gwen, żeby robiła wszystko oczywiście dla jego drużyny, czy dla zabójczych makier, żeby pozbyć się Trenta, bo wiadomo, Trent wszystko zawalał dla niej, więc tutaj Justin szantażował Gwen z tego też powodu i tutaj mogę powiedzieć, że dosyć ciekawa sprawa, bo tutaj jest jedna z lepszych jego taktyk, jakie w życiu Justin zrobił, no i wyeliminował też tym Gwen, ponieważ ona zawaliła wszystko dosłownie i zdradziła swoją drużynę, więc tutaj słusznie można powiedzieć, że Justin się pozbył wszystkiego, co było nie fair. Powiedzmy, że nie fair. Powiedzmy, że się pozbył Gwen, między innymi. Potem już było dużo gorzej, ponieważ jego wygląd przestał działać. W ogóle się zafiksowała na tym momencie, że obrażenia dostaje. W ogóle widać, że taki pizdusiowaty już w późniejszych odcinkach dosłownie był, że no masakra jakaś totalna, więc tutaj bardzo słabo Justin sobie radzi, do pewnego momentu jeszcze tam wiadomo Beth i Lizzie za nim były, potem oczywiście się okazało, że już nie i oczywiście wypadł z programu. Nawet jeszcze był moment, gdzie się tam Courtney podkochiwał, Courtney tak naprawdę nim manipulowała i potem wypadł z programu. W odcinku bodajże chyba 17 albo 18, to odcinek się nazywał, z tego co pamiętam, Duma Księżniczki, więc powiedzmy, że Courtney ładnie go urobiła i wyleciał z programu. Potem jeszcze go widzimy w specjalnym odcinku Wyścig Celebrytów, totalny porażki powrót, gdzie gra w porażkowych braciach i potem jeszcze się pojawia totalny porażce w trasie, w podsumowaniach jako jeden z komentatorów wydarzeń oraz wspomina tam swoją, można powiedzieć, rywalizację z poprzednich dwóch sezonów od czasu do czasu, więc tutaj marginalną rolę już miał Justin w trzecim sezonie. Nie, ale jak miałbym go podsumować? Aj, do dupy charakter, mogę powiedzieć. W pierwszym sezonie do dupy charakter, w drugim sezonie był nawet okej. Okay. Do pewnego momentu, kiedy Courtney nie wstąpiła do programu i nie zaczęła grać pierwszy skrzypiec jako antagonistka, no to było spoko. Było spoko, naprawdę, bo widać, że chłopak się wyrabia w tym wszystkim, co robi. Potem już było tylko coraz to gorzej. Oczywiście w mojej opinii,
Więc tutaj na razie nie daję oceny końcowej, bo teraz przechodzimy do Duncana. Szczerze, Duncan w pierwszym sezonie wielki chuligan, stawiał każdego po kątach. Zlecał się nad Karoldem, przez to, że wykopał Courtney z programu. Raz, że bardzo mocny zawodnik i nie dawał sobie w kaszę dmuchać. I to mi się bardzo podobało w Duncanie. W pierwszym sezonie zajebisty kurny charakter, może nie był czarnym charakterem, ale był takim typowym bad boyem z Poprawczaka, co mi się nawet podobała konwencja jego postaci. W drugim sezonie tak samo było, tylko że troszeczkę mi się nie podoba te zlecanie się nad Karoldem, bo ten temat był wałkowany do pożygu, ale poza tym małym zgrzytem w drugim sezonie naprawdę z Duncanem można powiedzieć, że było całkiem bardzo, bardzo fajnie, jeśli chodzi o drugi sezon. Zajebiście sobie kurde chłop radzi, doszedł prawie że do samego końca. Jeden zakończę nawet wygrał. Można powiedzieć, jedny zakończenie wygrał AB, w drugim zakończeniu wygrał Duncan. Już teraz nie pamiętam, które zakończenie było dokładnie kanoniczne, jeśli chodzi o plan totalnej porażki, ale na planie Duncan grał mocno, ostro, zdecydowanie i wiedział czego chce. Taka jest prawda. Tak samo jeśli chodzi o wyspę tutaj porażki, tylko że no niestety tam wypadł z programu przez Owena i jego łakomstwo i no niestety, no wtedy Duncan musiał wylecieć, bo był w drużynie z Owenem i przez Owena wiadomo co się stało w jednym z odcinków. Więc tutaj wiadomo, na wyspie sobie zajebiście radził, na planie jeszcze lepiej. Potem mamy totalną porażkę w trasie, gdzie te mamy trójkącik, Courtney, Gwen i Duncan i tutaj jest tak trochę bardziej krzywo się na niego patrzyła, aczkolwiek no mogę szczerze powiedzieć, że no trochę też jego postawę rozumiem, ponieważ on widać, że z Courtney nie chciał być, ale też nie rozumiem jedne rzeczy, że nagle taka nieznikąd miłość pojawiła się pomiędzy nimi Gwen, bo praktycznie to nie miało jakiegoś wprowadzenia do tego całego związku, w ogóle się to pojawiło tak o, w sekundę dosłownie, tak na pstryknięcie palca. Jak to mogę kurde nazwać i powiem wam tak, wątek może nie jakoś strasznie chujowy z nim, z jego perspektywy, ale stracił też dużo w moich oczach, bo widać, że tak trochę bawi się uczuciami jednej jak i drugiej kurde dziewczyny, więc tutaj tak patrzę na to i trochę ziew z jego strony, trochę słabo, nie mogę powiedzieć, że nie. Potem radził sobie całkiem dobrze, ale został wyeliminowany w odcinku 21, gdzie no został złapany przez Ezekiela i poturbowany, więc tutaj jeszcze Alejandro go wtedy wykopał, go tam wkopał, wiadomo, w sojusze, nie w sojusze, po czym się oczywiście go pozbył. No i niestety Duncan wtedy musiał się rozstać z rywalizacją na troszeczkę dłuższy czas, ponieważ potem powrócił jako prezentujący wyzwanie w Zemście Wyspy w 9 odcinku, ale tak czy siak to mocno spierdolił, ponieważ wolał wysadzić Old Hismo w 9 odcinku totalnej porażki Zemsty Wyspy. I główna rywalizacja Duncana pojawiła się dopiero w Plejadzie Gwiazd. Ja w Plejadzie Gwiazd jak sobie Duncan radzi, no powiedzmy sobie szczerze chujowo, potargałem nim mocne emocje, z jednej strony chciał być zły, z drugiej strony chciał być dobry, tutaj chciał być w związku z Gwen, z drugiej strony zależało mu na Courtney, to tak kurde nijako to wyglądało, po czym wysadził Wille Kissa z emocji i trafił do paczki, więc jak mogę tak gada w Plejadzie Gwiazd ocenić, to kurwa, no chujowo, powiedzmy sobie szczerze, no chujowo sobie radził, nie, bo bądźmy sobie szczerze, chujowo sobie radził, niestety, bardzo chujowo sobie radził. Jedyne co było fajne w Duncanie, że te relacje z Zoe miał całkiem ciekawe, miał bardzo takie miłe, fajne i w ogóle przyjemne do oglądania. Cała reszta kaput. I patrząc to jeszcze co się działo w trasie, że tak łatwo dał się wyautować przez Alejandro, to już w ogóle było dla mnie śmiech na sali, więc tutaj patrząc na to na końcówkę totalnej porażki w trasie i Plejadę Gwiazd, no to Duncan w chuj regres do tyłu. Bardzo słabo się ta postać rozwinęła w późniejszych, można powiedzieć, swoich epizodach, w których występował. Ale tak jakbym miał już dwóch panów podsumować, no patrząc na to, jak Justin sobie radził na planie totalnej porażki, gdzie na wyspie zrobił całe nic, a w planie całkiem dużo, to nawet mogę powiedzieć, że tutaj ocena 6 na 10 całkiem adekwatna do jego poczynań. Natomiast Duncan zajebiście prowadzała postać do połowy trzeciego sezonu. Potem nagły skok w dół i można powiedzieć, że został zdeptany
tle Jadzie Gwiazd, więc tutaj moja ocena troszeczkę taka na się zmienia, tak jak kiedyś mu wystawiałem. I tutaj mogę powiedzieć, że takie 7,5 na 10 dałbym Duncanowi, bo chujowo go poprowadzili po Jadzie Gwiazd, to niestety, więc tak. Duncan tutaj wygrywa, a teraz co do Justina, no powiem wam tak, waś pan z tyłu oszczędź, nadal tego pana nie lubimy, proszę wypierdalać i tyle. Nie lubimy tego gościa, no. No co ja dużo powiem, no. Ciekawy wątek miał, ale spartolili to po całości. Jeszcze z Duncanem to jeszcze dałoby się to jakoś odratować. No teraz z Justinem, no. Szczerze, no niezbyt by się to dało cokolwiek jeszcze z tym zrobić, bo to są tak chujowo poprowadzone, że to jest po prostu kurwa śmiech na sali, więc ja wolę to jednak sobie przemilczeć. Więc ze strony był Zakolników. Napiszcie opinię w komentarzach, kogo bardziej wolicie, czy Duncana, czy Justina. I co? Trzymajcie się i ja życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia i cześć w kolejnych materiałach. Na razie.